No siema, siema, tu z kolegami i idą Christmasy, tak? I tak sobie myślałam, kurde, idą Christmasy, wszyscy robią te Christmasowe vlogi, Emi zrobi też. A zmrze, zrób to po Emiowemu. Więc będę robić vlogi od teraz aż do Wigilii i w każdym vlogu opowiem wam straszną historię. Tak. Więc to jest mój prezent dla was na Christmasy. No to zaczynamy! Jeśli znacie historię o Okiku, czyli lalce, której rosną włosy, to na pewno nie bardzo to was zainteresuje, zwłaszcza pierwsza część, ale to, co możecie znaleźć w Europie, jak to w europejskim internecie, na europejskich stronach czy na stronach anglojęzycznych, jest to kopka wklejka, a ja poszperałam po japońskich stronach i poczytałam więcej. Także mam pewną teorię dotyczącą tej lalki i jeszcze czegoś, ale to dowiecie się na koniec filmiku, więc zacznijmy historię o Okiku. A więc historia jest dość banalna. W 1918 roku 17-letni Suzuki Eikichi kupił na bardzo sławnej Sapporo takiej ulicy pełnej pasaży, no taka ulica typowa, pełna pasaży, pełna sklepów. Kupił tam do swojej 3-letniej siostrzyczki Okiku lalkę. Tak, po prostu kupił lalkę. Nie kupił jej od żadnej jakiejś dziwnej kobiety, czy jakiegoś podejrzanego typa, czy w jakimś dziwnym sklepie. Nie, kupił zwykłą lalkę w zwykłym sklepie i podarował ją swojej siostrzyczce. Ona była po prostu przeszczęśliwa i bardzo kochała tą lalkę. Wiecie, to był 1918, więc lalka była czymś tak samo ważnym jak dzisiaj dla dzieciaków, nie wiem, iPad albo iPhone, więc dziewczynka uwielbiała tą lalkę i nazwała ją swoim imieniem, Okiku. Właśnie. No i tak sobie to wszystko pięknie szło, aż do momentu, kiedy dziewczynka zachorowała. Prawdopodobnie, znaczy jest napisane, że zmarła na jakieś powikłania po przeziębieniu. Możliwe, że to był po prostu było to zapalenie płuc, które wtedy po prostu ścinało wszystkich jak czarna śmierć. Wiecie, w japońskiej kulturze jest tak, że jak ktoś umrze, to jest, znaczy jeszcze w tamtych czasach każdy praktycznie miał ołtarz w domu poświęcony swoim przodkom, no ale zwłaszcza jak też ktoś umierał, no to dostawiało się zdjęcie i codziennie się odprawiało modlitwę, daje się różne dary, jakieś słodycze, jakieś owoce, a rodzice postanowili postawić na tym ołtarzyku przy zdjęciu swojej córki tą lalkę, którą tak kochała. I już po niedługim czasie zauważyli, że z tą lalką dzieje się coś dziwnego, bo z krótkiego ścięcia na tak zwane, w Japonii to nazywamy bocciangari, czyli po prostu na taki garnek, na takiego boba krótkiego z grzywką, tej lalce zaczęły po prostu rosnąć włosy. No i wszyscy tacy, o co chodzi? I mimo, że włosy zostały ścięte, one odrastały. Więc po prostu rodzina się zesrała w majtki, bo jak ja wam już tłumaczyłam w moim filmiku o duchach, Japończycy boją się bardziej duchów niż śmierci, krwi, rozkładających się trupów i tak dalej. Więc rodzina się zesrała i postanowiła oddać tą lalkę do świątyni. Oddała ją do świątyni Maneji, więc ona jest tam do dziś. I oczywiście tamci mnisi ciągle ścinali jej włosy, ale one ciągle odrastały i obecnie sięgają jej kolan. Więc taka jest to historia. Niby krótka, niby nic, ale zaczekajcie, zaczekajcie.
powiem Wam coś, o czym właśnie te zagraniczne media nie wiedzą. Fenomen lalek z rosnącymi włosami nie jest tylko przypadkiem ukiku. Jest naprawdę wiele lalek w Japonii, którym rosną włosy. Nie jest to jedyny przypadek, tego jest mnóstwo. I jest nawet specjalna świątynia, do której ludzie oddają te lalki, bo się boją, że są to lalki opętane, że mogą przynieść coś złego do ich życia, do ich domu. Ta świątynia znajduje się w Wakayama-ken, czyli prefektura Wakayama, w świątyni Awashima-jinja. Awashima-jinja. Awashima oznacza pienistą wyspę. No więc Awashima-jinja ma pełno lalek, co roku ich przybywa i co roku są one składane, jakby można powiedzieć, jest specjalny obrządek. Wysyła się te lalki pod, w takich łódkach, albo się je pali po prostu. Ale teraz się troszeczkę zatrzymajmy. Jak wiecie, ja jestem yokajowym i duchowym freakiem, który uwielbia takie rzeczy i od razu zaczęłam myśleć o troszeczkę innej rzeczy, ponieważ właśnie ta lalka o Kiku-chan wcale nie robi jakichś złych rzeczy, tak jak, nie wiem, oglądamy Annabelle, a tam jest w ogóle jakieś uzabijanie, wszystko, noże latają, diabły, szatany, wszystko. Nie, po prostu jej włosy rosły. I moja teoria jest taka, że zacznijmy od początku. Zacznijmy od tego, co oznaczało imię tej dziewczynki, które moim zdaniem nie jest dobrym imieniem w języku japońskim, ponieważ okiku, po prostu kiku, bez o, kiku, oznacza chryzantemę. I w Japonii chryzantema jest znakiem śmierci. Nie do końca śmierci jako śmierci, ale symbolem śmierci, ponieważ jest to symbol też jesieni. Chryzantemy są stawiane podczas pogrzebów. To jest kwiat pogrzebowy. Tak, taki kwiat jesienny i kwiat pogrzebowy, więc moim zdaniem nie jest to dobre imię. Ono już jest napiętnowane taką śmiercią z góry, moim zdaniem. Więc to jest pierwszy fakt. Drugi fakt, ta dziewczynka bardzo żyła się z tą lalką, więc wcale się nie dziwię, że po śmierci mogła zostać tak zwanym zaskiwarashi. Zaskiwarashi to są małe duszki. Znaczy, ogólnie to się wierzy, że to są duchy zmarłych podczas wielkiego głodu, porzuconych przez własne rodziny na śmierć dzieci. Ale moim zdaniem zaskiwarashi to po prostu są duchy małych dzieci, które nie są świadome, co się z nimi stało. I myślę, że ta dziewczynka po prostu mogła wejść w tą lalkę, bo chciała być blisko mamy i taty i brata, którzy jednak mieszkali dalej w tym domu. Ale wracając do całej historii ogólnie o tych lalkach, przecież jest ich więcej. I dlaczego mi się zdaje, że są to lalki nie tyle nawiedzone, co jakby weszły w nie te zaskiwarashi, ponieważ od razu mi się to kojarzy. Wiecie, w japońskiej kulturze, jak się myśli zaskiwarashi, to jest po pierwsze znak szczęścia, jak się ma w domu zaskiwarashi. Po drugie, one uwielbiają cukierki, zabawki. Aha, a lalki to zabawki. Więc nie ma co się dziwić, że taki maluch mógłby... O, lalkę, ja chcę mieć lalkę. No. Więc napiszcie mi, co myślicie o okiku i w ogóle o takich lalkach. Dzięki za oglądanie, czekam na wasze suby i łapki w górę i... Wysyłajcie ten filmik swoim znajomym, może też lubią takie paranormalne historie. I widzimy się w kolejnym creepy Christmas vlogu od Emi z nową creepy historią z Japonii. Dakara, dziane, matane, bye, bye.